Aleksandra Schulz, Duba Wyszkowa. Zapraszam na Flash Tygodnia. Sponsorem wydania jest butik odzieżowy dla kobiet Lua. Podróż dookoła świata, czyli wakacyjne zajęcia organizowane w Bibliotece Miejskiej. Jedno z takich spotkań wiązało się z krajami afrykańskimi. Dzieci mogły obejrzeć zdjęcia zrobione podczas wolontaryjnego pobytu w Afryce, poznać tradycyjne tańce oraz piosenki, dowiedzieć się, jak wygląda edukacja w tamtejszych krajach oraz jak wyglądają zabawki i inne przedmioty codziennego użytku. Dzieci usłyszały także mnóstwo ciekawostek. Lipca w Bibliotece Miejskiej odbył się wernisaż akwareli autorstwa Artura Endlera. Był to wernisaż bardzo tajemniczy, ponieważ artysta chciał, aby prace mówiły same za siebie. Akwarele i pejzaże to dla niego bardzo nietypowy temat i nietypowa technika. Do stworzenia tej wystawy dojrzewał co najmniej 20 lat. W przygotowaniu wernisażu pomagała mu córka Michalinka. Lato z Radiem zagrało w Wyszkowie 8 lipca. Niewątpliwie największymi atrakcjami były występy Dawida Kwiatkowskiego oraz Maryli Rodowicz. W sobotę 8 lipca na placu przy fontannie przy ulicy Sowińskiego rozstawiono plenerowe studio. Na antenie jedynki od rana można było słuchać wywiadów oraz występów. Każdy zainteresowany mógł zrobić sobie nieodpłatne badania lekarskie, a także wziąć udział w akcji rowerem po zdrowie z radiową jedynką. Po południu na Stadionie Miejskim rozpoczęła się część rozrywkowo-koncertowa wydarzenia. Mieszkańcy Wyszkowa i okolic licznie i chętnie odwiedzali radiowe miasteczko. Na najmłodszych czekały dmuchane zjeżdżalnie i skakanie, kąciki plastyczne, dmuchane balony, stoisko z eksperymentami, ścianka wspinaczkowa oraz wieżowa. Starsi chętnie odbierali gadżety w namiotach gminy Wyszków oraz Polskiego Radia. Był także grill, swojskie jedzenie, piwo i słodkości. Na scenie prowadzący Monika Tarka-Kilen i Robert Kilen prowadzili konkursy, zaprezentował się iluzjonista Maciej Pol. Wystąpił także zespół Szafagra oraz Wiola Brzezińska. Niewątpliwie największą sensację wzbudził koncert Dawida Kwiatkowskiego. Większość nastoletnie fanki wypełniły płytę stadionu. Śpiewały ze swoim idolem wszystkie piosenki. Gwiazdą wieczoru była Maryla Rodowicz. Mieszkańcy wspólnie z artystką zaśpiewali ponadczasowe przeboje takie jak Małgośka czy Hej Sokoły. Podczas koncertu Maryla zaprosiła na scenę jednego ze słuchaczy, z którym stworzyła niezwykłe show. Na zakończenie koncertu Lato z Radiem odbył się pokaz sztucznych ogni. Jagodowe żniwa w Kicinach przyciągnęły wiele miłośników jagód, natury, ale także dobrej zabawy, bo wieczorem wystąpił zespół Buffalo oraz Enej. Podczas gdy jedni mieszkańcy udali się na jagodowe żniwa, inni, a zwłaszcza ci najmłodsi, bawili się pod sceną i na scenie. W ciągu dnia najwięcej atrakcji czekało właśnie na dzieci. Były gry i zabawy, konkurencje sportowe dla całych rodzin, słodkie nagrody, basen z piłkami, stroje sumo oraz przedstawienia teatralne. Oprócz mistrzów w zbieraniu jagód przeprowadzono także inne konkursy. Uczestnicy jagodowych żniw zebrali łącznie prawie 46 kg jagód. Wieczorem na scenie zaprezentował się zespół Buffalo. Fanki razem z zespołem śpiewały największe imprezowe hity, takie jak Ona jest taka piękna czy Ram Pam Pam. W trakcie koncertu wokalista bardzo chętnie schodził ze sceny do publiczności, rozdawał płyty i robił wspólne zdjęcia z fankami. Najwięcej osób zgromadziło się pod sceną podczas koncertu zespołu Enej. Wszyscy wspólnie śpiewali Radio Hello, Ligi oraz Tak smakuje życie. Sufity napinane, czyli bardzo oryginalny sposób na nadanie charakteru pomieszczeniu. Od 8 lipca można zamówić je w Wyszkowie w nowo otwartym salonie Alteza. W Wyszkowie powstał punkt sprzedaży sufitów napinanych Alteza. Zlokalizowany jest on na ulicy Połtuskiej 112 na osiedlu Polonez. Podczas otwarcia 8 lipca klienci mogli skorzystać z fachowych porad przedstawiciela firmy, napić się kawy, a także obejrzeć dotychczasowe realizacje wykonane przez firmę. Sufity napinane to swego rodzaju odmiana sufitu podwieszanego. Zapewnia idealnie równą powierzchnię, nie wymaga malowania, doskonale maskuje wszelkie nierówności, pęknięcia oraz instalacje. W Wyszkowie odbył się casting do filmu Relax. W Hutniku odbył się casting do filmu Relax Agnieszki Lbanowskiej. Wzięło w nim udział 20 osób, w większości dzieci. Każdy z uczestników castingu musiał zaprezentować się na scenie. Zdjęcia do filmu będą kręcone w Popowie pod koniec sierpnia i na początku września.
Kluczewie odbył się festyn sportowo-rekreacyjny. Można było zmierzyć się w konkurencjach sołeckich, takich jak przeciąganie ciągnika lub liny, rozegrać mecz siatkówki oraz spróbować swoich sił w budowaniu wieży ze skrzynek. Gwiazdą wieczoru był zespół Jorgus, autor piosenek Twój jeden szept oraz Malowana Lala. Pierwszy krok, uwaga, dłonie w górę, klaszczemy. Na zabawy te wszyscy bawią się, a ja stoję sam. Gościem klubu obywatelskiego w Wyszkowie był były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. W trakcie spotkania zorganizowanego w Bibliotece Miejskiej opowiadał o tradycji ochotniczych straży pożarnych, swoim życiu zawodowym demonstrując zdjęcia oraz nagrania przeprowadzonych akcji pożarniczych, a także chętnie opowiadał na pytania zadawane przez publiczność. Teraz przedstawiamy wyszkowskie noworodki. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową www.dubawyszkowa.pl. Do zobaczenia za tydzień.